to myślę, że nic nie widzieć. Dziękuję, żeby też nie było na podejście. Dajmy sobie za chwilę zakończyć. No tak, to jest nie. Jest wysadzone skrócie. Skała się zeszła. Tą zwietrzelinę zerwaliśmy. No i dobrze. Ale sztolnia już jest. Gdzie? Nie, Michał? No. Wejście do sztolni jest. Jest. Sztolnię trzeba się wykopać. Wejście do sztolni. Powiedz dwa słowa o wyrobiskach w Srebrnej Górze. No, mamy następną sztolnię w nowej Srebrnej Górze, co ja gadam. Wypika się to. Żyła barytowa się gdzieś tam przenika przez te skały łupkowe. Także na żyle widzieliśmy już zarysy sztolni. Jest trochę zalane wodą, ale podejrzewam, że uda nam się tam przedostać. Będzie to kolejna nieznana sztolnia w Srebrnej Górze. Jedna z 16. Jedna z 16. A jeśli się pomyliliśmy, to będzie 17, bo ją wykopiemy. No. I w taki sposób możemy sobie powiększyć statystykę. A mało tego, Michał, wykopaliśmy jeszcze jedną, 3-metrową, 2 dni temu i też w Srebrnej Górze. Tak. Także jedna sztolnia, jeden dzień. Taka tak, jest. Czyli powyżej znanej sztolni w Srebrnej Górze. Dokładnie, Michał, nad jakim tam potokiem to jest? W Dolinie Chłopiny, nie? W Dolinie Chłopiny. Aż miło. Jak ktoś umie mnożyć, to pomnoży to ilość dni w roku i wyjdzie statystyka.